Kierowcy tankujący olej napędowy krótko cieszyli się z obniżek cen tego paliwa, ponieważ w ostatnim tygodniu podrożało ono wyraźnie, bo aż o 11 groszy i dzisiaj średnio za litr diesla trzeba płacić 6 zł i 22 grosze. Pozostałe paliwa, czyli benzyna, PB95 oraz autogaz, potaniały odpowiednio o 2 i 3 grosze i dzisiaj ich średnie ogólnopolskie ceny wynoszą 6 zł i 49 groszy oraz 2 zł i 89 groszy. Do połowy tego tygodnia na giełdzie w Londynie widzieliśmy wyraźne wzrosty cen ropy naftowej. Na koniec handlu w środę cena ulokowała się nawet powyżej $77 za baryłkę. Wczoraj natomiast doszło do wyraźnej przeceny po zaskakująco dużej podwyżce stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. To przypomniało inwestorom, że prowadzona w Europie i w Stanach Zjednoczonych polityka monetarna może w sposób negatywny wpływać na popyt na paliwa. Dzisiaj cena baryłki zbliża się już tylko do poziomu $73. Prognozy ePetrol.pl na pierwszy wakacyjny tydzień zakładają, że jest szansa na kilkugroszowe spadki cen wszystkich paliw. Jest to związane z promocją na stacjach ogłoszoną przez 2 operatorów, PKN Orlen i Circle K. Zakładamy więc, że pozostali operatorzy, nawet jeżeli takich promocji nie ogłoszą, będą chcieli dostosować swoje poziomy cenowe i w efekcie tego paliwa mogą potanieć.